Witam Was, moi drodzy, serdecznie w naszej średniowiecznej przygodzie. Ja jestem Yuken, a przed nami już drugi odcinek z Manlor Lords. Moi drodzy, w poprzednim odcinku wybudowaliśmy parę mieszkań, dosłownie taki totalny początek, a dziś trzeba dalej to ogarniać. Powiem Wam szczerze, klimat jest niesamowity, pierwsze stragany już powstały. Pierwszych pracowników mamy. Wygląda to, słuchajcie, naprawdę, naprawdę kapitalnie. Zobaczcie, nie wiem, czy tu trzeba coś w ogóle dodawać, coś komentować. Coś czuję, że to będzie naprawdę długa seria. I pewnie nie aż tak łatwa, to mnie cieszy. Przystępujemy, moi drodzy, do realizacji planu. Staram się jakoś tam oczywiście go w miarę ogarniać. Plan jest następujący. Tak jak mówiłem, chciałem, żeby te stragany tutaj właśnie sobie tak stały, tylko nie wiem, w którą stronę te stragany tak naprawdę stoją. Czy to się da gdzieś sprawdzić, bo ja... Aha, w tę stronę chyba. No dobra, czyli nic więcej tu nie zrobimy. Musi to tak zostać, bo ja bym chciał, słuchajcie, ale to sobie muszę zrobić drogę pomocniczą. Chciałbym już zacząć budować domy. No to powiedzmy, że kurczę, ciężko jest określić, ile by było to samo, bo chciałbym w drugą stronę zwrócone stragany dać tutaj. Może by weszły, tylko gorzej, jak nie wejdą, będzie problem. To może zostawmy troszkę nadwyżki tego miejsca. Więc tu bym chciał kolejne, słuchajcie, stragany tutaj dać. Zobaczmy. Nie, to na pewno jest za daleko i jest krzywo. Szkoda, że tu nie ma jakichś linii pomocniczych. Oczywiście, w pewnym sensie jest to City Builder, także fajnie by było, jakby były takie rzeczy. Nie, żebym się czepiał, bo absolutnie. Ale jeżeli już byśmy mieli coś niecoś robić w miarę przykładając się, na przykład, żebyś ty, drogi widzu lub droga widzko, nie zarzucił mi lub nie zarzuciła, że coś krzywo buduję, to zdecydowanie powinniśmy mieć tutaj jakieś linie pomocnicze. Przyjmijmy, że zresztą w średniowieczu nie wszystko musiało być równo, ale zróbmy przymiarkę, bo chyba taką przymiarkę można zrobić i... czy stragany nie muszą być prosto w zasadzie? Postawmy je. Nic tam za wiele nie kosztują. I tu sobie oczywiście, słuchajcie, już zrobimy domy. Tylko jak to z tymi domami tu teraz jest? Coś tutaj chyba nie gra do końca mnie. Nie wiem, czy mamy tyle drewna. I właśnie, jakie to by miało być wielkie? Już nie widzę tego namiotu, który stał. Kawałek i tak sobie obiecałem, że... A może te domy nie będą miały takich dużych ogródków? Nie starczy nam pud drewna. To trzeba zrobić to oszczędniej. Zobaczmy. Nadal nam kud drewna nie starczy. Gdyby dać minus, to już by nam starczyły. Takich tutaj nie będziemy robili. To bez sensu w ogóle. Nie chcemy. To może musimy poczekać z tymi kłodami drewna, bo też nie chciałbym, słuchajcie... przy okazji... Jęczmień. Jęczmień by nam się trochę przydał. Pole z jęczmieniem, bo byśmy piwko robili. Żyto jest wszędzie, ale generalnie albo pszenicę. I tutaj jest ten jęczmień. To by były fajne pola, czyli tak troszeczkę ten plan mi się... Ale dobrze, słuchajcie, to nic nie szkodzi. To mogą iść te stragany w środku. Możemy to w ten sposób przesunąć i nam się problem, słuchajcie, sam rozwiąże. Zobaczcie, co ja tutaj sobie wymyśliłem. Po prostu tej drogi tu nie musi być. Pójdą sobie środkiem stragany. Ewentualnie się zastanowiłbym, czy bym troszkę tutaj... Ta droga też może troszkę skręcać, nie? Nie wiem, jak to... Musiałbym na nowo te stragany budować, a mi się szczerze mówiąc nie chce. Dajmy te domy tutaj. Słuchajcie, moi drodzy. Mam nadzieję, że się da to. Dajmy te domy tu. Wiemy, że tam... gdzie był ten len?
Nie, jęczmień. Tak, jęczmień. No ale to i tak musimy kawałek na jęczmień wjechać. Trudno, to ludzie będą mieli... Jeszcze jednej kłody nam brakuje. No patrzcie. No dobra, poczekamy. Dobra, poczekamy, aż się, słuchajcie, ta kłoda nam zrespi. W sensie sama się nie zrespi, bo ktoś ją musi... Czy w ogóle my mamy ludzi, którzy pracują dla nas? Obóz drwali. No ktoś tu pracuje, to... To może do składu na chwilę gościa damy. Deski oczywiście uparcie, słuchajcie, produkuje, ale to z tego względu, żeby kościół wybudować, bo on jest potrzebny do levelowania, a zależy mi, żeby jak najszybciej zrobić drugi poziom tych domków, żeby tam można było, no powiedzmy, broń produkować, bo jak nas zaatakują, to będzie problem. Także to jest taki główny mój cel. No na razie powiem wam szczerze, opał mamy na... Ale jest sierpień. Zobaczmy, jak te jagody wyglądają. Bo teraz pytanie, czy ci myśliwi muszą być, czy chwilowo ich... O, ci tutaj są na straganie. To tak nie jest hop-siup. Nie chciałbym. Pytanie, czy tych myśliwych na chwilę nie zwolnić. Jedzenia na razie mamy też w lekkim zapasie. I zobaczmy, gdzie były tutaj te jagody. Tutaj były. Tylko oni są na straganie, przy czym no tu jest problem, bo jest nadwyżka. Muszą zbierać te jagody. Dobra, to, ale to się różni, bo skład to jest skład, a nas interesuje spichlerz. No to niestety do spichlerza kogoś trzeba dać. A widzicie, to nie jest wszystko tak łatwo. Chciałbym woła sobie kupić, w czym kasy nie mamy, a kasy zaczniemy zarabiać dopiero... No dobra, mamy te kłody. Kurczę, no to może, wiecie co, to się zdecydować nie mogę. Dobra, to może startaku na chwilę. Startaku może na chwilę wywalimy, bo i tak mamy drewna, ok. A nie, to jęczmień miał być. Tak, jęczmień, no. Na piwo. O! No trudno, kawałek na jęczmień będzie wchodziło, a... Co jest? Czemu nie mogę? Parcele 4 na 4, koszt 8 kłód. No i o co chodzi? To za dużo, czy co? A, bo może muszę brak nakładki? Nie. A, bo tam drogi nie ma? To serio? To o to chodzi? Znaczy ta droga tak na upartego i tutaj nie musi być, nie? Kto powiedział, że tu musi być droga? Chyba, że przez to nie mogę. No i teraz jest dobre pytanie, moi drodzy. Jeśli ja tu zrobiłem prawdopodobnie coś, czy da się to usunąć? Tak. No dobrze, ale... Chyba się nie da, słuchajcie, usunąć. Tu jest, rozbierz. Uff, udało się. Dobra, dlatego nie mogliśmy wybudować. Okej. Okay. Jeszcze się niektórych rzeczy uczę, chociaż nie powiem i nie narzekam, bo dużo rzeczy jest jak najbardziej, słuchajcie, tutaj intuicyjnych, więc narzekać absolutnie nie można. A czemu teraz mi się większe? To jest, a, to może ja za... A dobra, bo to moja wina. Czekajcie, widzowie, moja wina to jest. Jery. Coś mi tu nie gra. Nagle jak tą drogę zburzyłem, to się problem zrobił. Czekajcie, czyli stąd bym mógł? Tak, no to dobra, no to załóżmy, że tak robimy. Jeszcze raz mi pokażcie ten jęczmień. No trochę wejdzie na jęczmień, no. Staram się jak najmniej, ale... Ale trochę wejdzie. No dobra, i teraz gdybym dał plusika... Kurde, nie chcę trzech. Dobra, ale no... Nie chcę, ale muszę. Moi drodzy, nie chcę, ale muszę. Trzeba wybudować jak najszybciej, słuchajcie. Te domy, no i no nie będzie to według takiego planu, jaki sobie założyłem, ale przez to, że ten jęczmień nam plany troszkę pokrzyżował. I w związku z tym, że sobie już coś tam, słuchajcie, zaznaczyliśmy. Coś niecoś sobie zaznaczyliśmy. Chciałbym jak najbliżej tą drogę poprowadzić tu.
to teraz możemy wybudować rolnictwo, pole uprawne na jęczmień. Co, to tak bym też mógł? Tak bym nie mógł chyba. No nie mógłbym, bo drogę zbudowałem. Kurczę, tu nie mogę? Czekajcie, bo coś tutaj... Nie wiem, co te plusiki tu oznaczają. Jakieś plusiki są? Niepotrzebnie tą drogę, słuchajcie, wybudowałem, skoro nie ma punktów zaczepienia. To ta droga nam jest do niczego niepotrzebna. Pole uprawne, no dawać. No tak jak są te trzy domy, bym chciał pole. Na jęczmień. To trzeba chyba zaznaczyć, żeby to się w ogóle zrobiło. Pól za dużych nie budujemy, natomiast tu wiecie co, to pole akurat jest takie, myślę, że tam raz. Okej, udało nam się pole wybudować i wiemy, że musimy... Trochę duże to pole moim zdaniem wyszło. Oni mogą nie zdążyć tego obrobić, ale bądźmy dobrej myśli, to czekajcie, to gospodarstwo, moi drodzy, to może tutaj takie małe poletko im się dobuduje? Nie wiem, gdzie to gospodarstwo by trzeba wybudować. Uj, jakie ono jest wielkie. Kurczę. To inaczej mam jeszcze inny pomysł. Moi drodzy, bo z tego co widzę, to pola przecież możemy sobie postawić dwa. Tutaj mamy żyto, tutaj mamy len, tutaj mamy jęczmień, ale pszenica tutaj jest spoko. To w sumie tutaj by sobie mogła być taka nie największa pszenica. O, z ukosa, czemu by nie? Zobaczcie, ja wiem, że to może jakieś dziwne kształty, no ale korzystamy tak, jak nam tutaj dano. No i wtedy gospodarstwo, no dobra, no to już drzewa usunięte, to usunięte, no. Jak jedno drzewo usuniemy, się nic nie stanie. Wolałbym, żeby to gospodarstwo szło w tą stronę. Ale w sumie kto powiedział, że przy drodze nie może być? No niech sobie będzie przy drodze gospodarstwo. Chyba to będzie działać, tak? Dziwnie te pola teraz mi wyszły, no ale nie mamy innego wyjścia, chyba że tu jeszcze jakieś możemy pole, słuchajcie, z czymś jeszcze dobudować. Len nie, jęczmień no tak średnio, żyto. Kurczę, może wiecie co? O. No proszę, i będziemy mieli już jakiś kształcik, nie? Już teraz to chyba lepiej wygląda niż poprzednio. Moi drodzy, co myślicie? Dajcie jak najbardziej znać w komentarzach, jak te moje tutaj wyczyny wam się podobają. Natomiast teraz tak, moi drodzy, tutaj żarty żartami, ale my musimy wziąć się teraz ostro do roboty. I polega to na tym, że deski mamy, kłody to akurat tak się zbierają i teraz musimy zrobić lekki przegląd. W tartaku niby magazyn jest pełny, ale to akurat jest tylko kłoda, bo oni nie przerabiają. Teraz tak, mała stajnia, no tu nic nie zrobimy. Obóz drwali. No wiecie, kłody są, ale generalnie bym tego drwala nie... Spichlerz o tyle jest na razie chwilowo potrzebny. Ze składu można gościa zwolnić na chwilę. Zobaczmy, tu chyba nikogo nawet nie było, a jest sobie gościu, bo sprzedaje ten opał. Tu się budują domy i bardzo dobrze, że się budują. Jak w sierpniu robić gospodarstwo, to też tak myślę. Słuchajcie, trochę słaby pomysł, ale typ uprawy. Tu miał być jęczmień. A, bo tu mi pokazuje żyzność, okej. Okay. Przyspiesz żniwa, no zobaczymy, co to da. Typ uprawy. Niby jęczmień, słuchajcie, jest tyle samo, ale chciałem pszenicę, bo chciałem na chleb. Bo też byśmy chcieli, słuchajcie, pszenicę zrobić, żeby... Dobra, no spoko. Tu gdzieś wiatrak będzie trzeba wybudować jeszcze.
Nie wiem, gdzie to tam się da. Okej, coś tam się dzieje, tylko ludzi by się, moi drodzy, przydało. Przyspieszmy sobie leciutko czas. Jakby się ktoś wprowadził, ja bym się naprawdę nie pogniewał. Tu by mi zależało, ale nie da się, słuchajcie, warsztatu łuczarskiego. Im tylko w tej chwili kościoła brakuje. I zobaczmy, co potrzebują. Nie wiem, gdzie jest. Mieszkalny chyba ten kościół. 10 kamienia jest, 20 desek, 5... A to już możemy w sumie, słuchajcie, pomyśleć o budowie kościoła. Wiecie co? Ja sobie to tak wymyśliłem, że ten kościół bym tu naprzeciwko targu postawił. To wiadomo, że drogi trzeba teraz zmienić. Naprzeciwko targu byłby sobie kościół i dalej byłoby znowu to samo. Czyli tu by było tak, że ludzie dookoła kościoła by przechodzili. Tylko żeby to zrobić, niestety... Dlatego się trochę boję, żeby mi tutaj za bardzo się nie popsuło. No właśnie, tego się bałem. Tego się właśnie bałem. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo się tego bałem. Bo chciałem to tak zrobić, żeby można ten kościół tu wybudować. A teraz tak, czy tutaj gdzieś droga prowadziła? Nie, no ta droga to w zasadzie tylko prowadziła do innej drogi. Aha, bo to w ten sposób. Dobrze. Nie, wiecie co, nie chcę takich zakrętasów. Ja to chyba zrobię z Łukęsa, słuchajcie. Zrobimy drogę z Łukęsa. O. Cyk. Jak już było połączone, ja to wolę połączyć, żeby tu jakichś konsekwencji nie było. A tutaj mi ta droga zniknęła i teraz, jak dobrze widzę, to ta droga biegła do... do tej chatki tu. To na razie zróbmy to jakoś tak, wiecie, prowizorycznie, taka prowizorka. I wiem, że biegła gdzieś dalej. W sumie nie wiem, czy ten obóz do tych zwierząt też nie powinien być dalej. Tam jeszcze ta glina jest. Ale wszystkiego naraz, słuchajcie, nie ogarniemy. No nie da się, ludzi brakuje do rąk do pracy. No i mój zamysł, moi drodzy, jest taki, tutaj te jagody noszą, okej. Że ja chcę tutaj te drzewa też wyciąć, dać tartak numer 2 i dalej kontynuować. Te jagody oczywiście zostawić, ale ten kawałek drzew wyciąć i tu dalej domy kontynuować. Więc najlepiej bym to, słuchajcie, może i spauzował, bo... Dobra, a tu coś zostało. Łej, teraz ale narobiłem. Plus, słuchajcie, taki, widzowie, moi drodzy kochani, że te drogi są za darmo. Okej, i tu bym chciał, słuchajcie, na środku, na końcu targu, nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie, nie jest to jakiś aspekt chyba super projektowy. Chciałbym wybudować kościół, natomiast nie wiem, czy tak w tą stronę, wolałbym to raczej... A, bo to się obraca, dobra. Wolałbym to obrócić, nie patrząc na płot, a bardziej patrząc na... O, czekajcie, bo w drugą stronę. Coś, powiedzmy, w ten desen, nawet jakby on sobie tak stał, też by się nic nie stało. No troszkę musiałbym go siłą rzeczy, wiecie co, tutaj odsunąć od tego. Kurczę, będzie dość duża. Potem mogę żałować, że tak tu go zbuduję. No ale z drugiej strony, gdzie jeszcze ten kościół? No to jest takie miejsce, mi się wydaje, w miarę spoko. A z drugiej strony tego tutaj bajzlu to nie, bo tam jest wycinka drzew. No tam go budować to tak też nie za bardzo. Tutaj nam się raczej nie zmieściłby. Pytanie, czy ja muszę to w tym sensie konkretnym. Ale wiecie co? To ja mam taki pomysł jeszcze. Dobra, zobaczcie, co ja mam za pomysł. Bo
ten kościół niestety nam jest potrzebny, żeby oni szczęśliwi byli. Pamiętajcie, to jest średniowiecze, tam ludziom takie rzeczy były do szczęścia potrzebne niestety. I nic nie zrobisz z tym. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co mi koniec? Jest to konieczny warunek do niestety rozbudowy. Dobra, niech sobie i będzie krzywo. Wszystko zaraz rozumiecie, co ja tutaj kombinuję. Tu zrobimy tutaj, w tym miejscu, zrobimy faktycznie podwójny targ. I on będzie podwójny. Wtedy tutaj sobie będą domki szły. Nie wiem, wiecie co, czy tu nie zaryzykować. I nie zrobić trochę tak. No i oczywiście musimy dalej. O! Zobaczcie, że nawet Łukens się ładny robi. Ale fajne. Dobra, i trzeba tą chatkę całą zbieraczy połączyć tu. No to żeby im życie też już było przyjemne. Cyk. Jakieś dziwne kształty. Dobra, możemy z tej pauzy zejść. Moi drodzy, i teraz tak, ilu mamy budowniczych? I tak domy muszą najpierw skończyć, to nie podlega dyskusji. Bo żeby na przykład tutaj pole czy cokolwiek nam funkcjonowało, to musimy mieć ludzi. Parcela mieszkalna, proszę bardzo, jedna ukończona. O nie, odkryto obóz rozbójników. Mam nadzieję, że nie u mnie na terenie. Tak tylko może przez przypadek. Tu gdzieś nie ma rozbójników? Chyba nie, nie? Nie, no bo była ikonka chyba jakaś. Ci tu ile kurde tego drewna wycinają. Wiecie co, może tym? W tym spichlerzu na razie muszą robić. Tartak. Na razie tartakiem możemy się wstrzymać z tymi deskami. O, wprowadziła się rodzina. Dobra. I tutaj słuchajcie... Ja sobie myślę, że ten obszar wycinki im tutaj na pewno ograniczymy do obozu drwali. Tak, obóz drwali. Tartak to tutaj nie ma pewnie tej. No, nie ma. Ci tutaj mają. No to ci niech tutaj idą bardziej też. Niech idą bardziej w tę stronę. Budowa ukończona. Gadają i gadają. Ja się potem boję, jak oni tak gadają, słuchajcie, bo nie wiem, co gadają. To jeżeli budowa ukończona, a rodzina się wprowadziła, to dajmy bardzo wysoki ten kościół. O, tak podla... Ue, zobaczcie, tak zupełnie przez przypadek ten kościół na takiej górce będzie. I za nim będą drzewa, czyli te domy damy z przodu. Tutaj damy jeszcze parę domów. Tutaj będzie targ, podwójny targ. Więc wtedy tu zobaczymy jeszcze, jak to zrobimy. W sumie dookoła kościoła według mnie jeszcze powinna być druga taka z targiem. Tylko tu, aha, bo ja miałem taki plan, żeby tu, tylko nie mamy ludzi, więc to i tak trzeba poczekać, bo chciałbym tutaj trochę tych drzew wyciąć i wtedy taki drugi zrobić. No, dookoła kościoła byłby targ. To byłoby całkiem spoko. No nic, chatek więc, no spoko, te chatki nie są za małe, tak jest okej. Nie chciałem za dużo tego pola tu tracić. W sumie trzy pola, dużo. Jeszcze będzie trzeba młyn wybudować, ale no mówię, my nie jesteśmy, słuchajcie, kochani, aż tak tutaj przygotowani. Tutaj tylko poziom kościoła im brakuje i będzie ulepszanie. Nie pamiętam, czy tam były deski, słuchajcie, potrzebne do tego. Naprawdę nie pamiętam, czy deski, czy co, ale zajrzyjmy teraz tak. Jedzenia mamy, moi drodzy, zapas na 13 miesięcy, więc jakbym się uparł, mógłbym ich zwolnić, tylko... Troszkę szkoda mi tych jagód tutaj. Bo one przecież za chwilę no nie będzie ich. Tutaj jest ta garbarnia. Ona na razie nic nie pracuje, bo zwolniłem tych z polowań. Jeszcze tutaj te kamienie, kurczę, będzie potrzebne. Więc nie wiem, ludzi brakuje. Ewidentnie, słuchajcie, brakuje ludzi do roboty. Ale ładnie się zrobiło, zobaczcie. Aż teraz musimy się przyjrzeć naszej... Będziemy często, słuchajcie, tak jakby podróżowali po wiosce. Teraz się w tego ludka nie wcieliłem, ale tak też fajnie widać.
Myślę, że mogę się tutaj bawić w różne, słuchajcie. Znaczy teraz macie timelapsa, bo oni biegają. Też generalnie nie jestem do końca przekonany z tym. Do końca nie jestem przekonany z tym wszystkim. Aha, bo tutaj jest ta studnia. No dobra, 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 dobra. Nie wiem, czy dalej domy jeszcze będę... Dobrze, że się zapisuje, fajnie. Nie wiem, czy dalej będę chciał z domami jechać. Na razie nie jestem do końca też z tym przekonany. O, robią chyba tutaj pole, budują, tak? Czy gdzie oni tu lecą z tymi deskami? Co oni tu niosą? A deski do kościoła niosą wszyscy. Ło, patrzcie, pielgrzymkę zrobili sobie. Jedna już się za zakonnicę przebrała. No elegancko, lecą. Zakonnica już leci z deskami do kościoła. No fajnie. Będzie się działo. Średniowiecze. Tak ludzie kiedyś żyli, słuchajcie. Ale bardzo mi się to podoba. Tutaj wół też już nosi. Powiem wam, że naprawdę mi się to bardzo podoba. Tutaj już płoty są przygotowane. No, musimy się przyjrzeć, jak ten kościół budują. No jest to dla nich ważne, więc chcemy jak najszybciej wbić drugi poziom tych domów, żeby te domy mogły broń produkować. Jest to jedyne w tej chwili, jedyny wymóg, tylko no nie wiemy jeszcze, jakie będą koszty. Pewnie będzie drewno i deski, przypuszczam. Mam nadzieję, że nic więcej, ale to wtedy najwyżej się całą ekipę zatrudni i już pójdzie. No z tymi marchewkami to tutaj nie... Aha, tutaj kościół, ale tutaj też opał na targu. Nie wiem, czemu im opał w ogóle tutaj już nie sięga. Bo ten targ jakby nie sięgał tam. Dziwne, przy jednej ulicy. Dziwne to jest. Dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Czy jakaś rodzina może by się chętnie wprowadziła? Patrzcie, jeden dom mamy tylko na nadwyżce. 24 osoby. Zaczynaliśmy z rodzinami z populacją 10 osób. Czyli tak naprawdę przez... parę miesięcy, tak? Przez pół roku, no. Podwoiliśmy lekko, no ale... Lekko więcej niż podwoiliśmy, ale... Tak 2,5 raza większą mamy populację, ale czy nam to coś daje? Się w głowie może zakręcić, ale fajnie, fajnie to zrobili. Naprawdę bardzo mi się podoba. Troszkę przyspieszymy, żebyście wy też mieli, drodzy widzowie, timelapsa. Niech zbudują ten kościół, bo chciałem się przyjrzeć, jak go budują. Dopóki każda nowa osoba, która... O, tam leci gościu po te jagody. Wrzesień, czyli zaraz jagody się chyba skończą. A jak jagody się skończą, no to... się skończą. To wtedy będzie trzeba kogoś tam zwolnić. Nie mam przekonania, słuchajcie, co do tej skali prędkości. Na ile to... Żeby się nie okazało, że wiecie, my przyspieszając pewne rzeczy sobie szkodzimy. Ale ładnie to stąd wygląda. Tylko te drzewo tam. No niby takie ładne, bo jest wiadomo, że... Słuchajcie, niby ładne to drzewo, bo jest takie teraz jesienne. W ogóle jaka piękna pogoda, zobaczcie. Wow. Jak tu będą stragany na środku, to będzie fajnie. W sumie dużo tych straganów tu wejdzie, więc podwójnie by chyba nie dało rady. Ja myślę, że takie rządki straganów będziemy robić w ten sposób. No ładnie. Co ta pani tu sprzedaje? Co to jest? A, to jest jakiś materiał, płótno jakieś. Skóra. Dobra, skórę. Skórę, żeby ktoś sobie fotel skórą, słuchajcie, obił. A tutaj gościu sprzedaje drewno opałowe. Dobra, porąbane drewno opałowe. A pani jagody sprzedaje i chleb. Nie wiem, skąd pani chleb, jak jeszcze... O, to my wiecie co? Jak teraz do mnie dotarło, że z tych te pola to... Te pola to jest troszeczkę, słuchajcie, nie fart Stefan. Znaczy w sumie, jeżeli... Znaczy w sensie nie fart Stefan, że tutaj jest gospodarstwo gdzieś do wybudowania, tu.
Jeżeli mi wybudują gospodarstwo, to dopiero wtedy ludzi będzie można przydzielić, więc w tym roku, w październiku, no to już się nie uwiniemy. Także tu można w tym momencie średni, niski priorytet. O, nowa rodzina. No bardzo dobrze, wprowadzajcie się, wprowadzajcie, bo nie ma czasu. Tu jeszcze jest dosyć, można by powiedzieć, na wysokim priorytecie dom. Bo to już nam się spieszy, to już nie ma żartów, moi drodzy. O! Zaczęli kościół budować. Czyli będzie kościół, to będziemy mogli się za ulepszanie wziąć, tylko będziemy wiedzieli, co jest istotne. Ja myślę, słuchajcie, że te kamienie... Że te kamienie będzie trzeba ogarnąć. Ale tam są po drodze, więc spoko. I zobaczcie, i droga po jagody jest drogą do kościoła jednocześnie. Ale zobaczmy, oj, zaczyna wiać, już się pogoda robi zła. Tutaj jest prawie pełno, znaczy jest dobrze. A ile mamy tych jagód? Jeszcze jest sporo, 61 jeszcze mogą zebrać. Także jeszcze nie ma co ich zwalniać. Zobaczcie, jakie tu są detale, na przykład te deski, ta faktura drewna, przyjrzyjmy się z bliska, no dobra, teraz przesadziłem. Naprawdę, zobaczcie, jak ten twórca się postarał, jakieś te malowania, jakieś szczegółowe, jakieś takie dziwne, jakieś takie krzyżyki tutaj, nie, w kółeczkach. Znaczy pewnie jakiś taki słowiański, jakiś stary kościół. O, patrzcie, stawiają płot, ja tu wlazłem. Nie no, rewelacja, moi drodzy, rewelacja. Poza tym, że deszcz zaczął padać. Ale to też wow. I drzewa z liści... znaczy inaczej, bo aż z wrażenia, słuchajcie, się wysłowić nie umiem. Aż mnie zatkało. Liście z drzew lecą, słuchajcie. O, tutaj to może być fajne, tak przy kościele takie. No, i tutaj może tak samo. Ja nie wiem, czy... Nie, tu nie może być tak samo. Tu będzie jakiś stragan. A, deszcz się rozpadał, moi drodzy, pogoda. Wow, wow. Zobaczcie, widać jak deszcz pada. Tu, gdzie jak mokro się robi te podłoże. Że takie błoto się zrobiło. Ciekawe, czy kałuże będą też się robiły. Budowa ukończona. No to dlatego kościół zadzwonił. Wow. Widać, że się coraz bardziej mokra ta ziemia robi. Nie wiem, czy my może tutaj z tego trybu będziemy lepiej widzieć. O! Jak zaczęło padać. I widać, że się na przykład mokre robią dachy tych domów. No ładnie, naprawdę jest to, słuchajcie, bardzo ładnie. Szkoda, że się jak tak... Znaczy nie, no wiadomo, taka jest... Takie sterowanie, ale szkoda, że nie możemy siebie z przodu zobaczyć, nie? Wiecie, o co chodzi? Zobaczyć, jak ten nasz bohater wygląda. No, tutaj marchewki rosną. Ciekawe, czemu pani marchewek nie sprzedaje, bo to mnie bardzo ciekawi. Czemu? Ulepszanie do... A, 4 kłody drewna. Łe, to spoko, widzowie. Wysoki dajmy. Bo i tak jest zima, to nie ma co przez zimę tutaj inaczej. To gdzie się da, to słuchajcie, ulepszmy. Żeby oni już podatki płacili, bo to chodzi o to, że jeśli oni będą mieli drugiego poziomu te domy, o, kłód drewna brakuje, no to teraz wszyscy akcja do, znaczy wszyscy, z 2 osoby, rozbójnicy ukradli, o, zioła mi ukradli, co za gałgany. To wiecie co? To mi się, słuchajcie, moi drodzy, bardzo w tym momencie podoba, bo będziemy zarabiali te punkty zamożności regionu, bo oni będą płacili podatki, jak mają drugiego poziomu domy. Tylko musimy mieć, tylko jak to są tylko 4 kłody drewna, słuchajcie, potrzebne, to teraz bym się zastanowił. No niech zbierają na razie, tu mają jakieś zioła, no niech zbierają. Póki jeszcze sezon się nie skończył, bo zimą nie będzie w ogóle, więc niech zbierają. Mam nadzieję, moi drodzy, że was nie denerwuję, bo ja klawiaturą lubię sobie zawsze zmieniać. To wiadomo, że siłą rzeczy to jest inaczej jak myszką. Ale jakby co to śmiało, drogi widzu, pisz w komentarzach, bo ja zawsze dostosowuję się
do was i też tak jak grałem chociażby serię z Supermarket Simulatora i przeszkadzało wam, jak szybko biegałem między regałami, no to przestałem to robić. Ale czy tu można coś jeszcze? Mi by na tym zależało, słuchajcie, ale te cztery... Cztery te by musielibyśmy mieć, kurczę. Deski z kolei, czyli to też nie jest tak. Zapis ukończony, no dobrze, dobrze. Poziom drugi w budowie, no dobra, wysoki. Ile tych kłód drewna? No widzicie, kłody drewna. Kłody drewna są na wagę złota, więc ja myślę, moi drodzy, że skoro na razie budowniczych nie mamy, a ja miałem taki plan... Obóz drwali. Tymczasowo przy kościele, żeby mi tutaj... Aha, tylko to i tak muszą zbudować, bo chciałem trochę tutaj tych drzew, chociaż z drugiej strony wam powiem szczerze, ten kościół tak ładnie... Nie. Dobra, zbóż. Trudno, dałem ciała. Sorry, widzowie. Sorry. Powiem wam tak, teraz tak jak patrzę, te drzewa za tym kościołem tak ładnie wyglądają, że tu nie ma co tych drzew niszczyć. Szkoda, to nie może tak być. Tutaj i tak poniszczymy bardzo dużo, myślę, jeszcze. To drzewo mnie tu trochę wkurza, bo tak na drodze jest. Dobra, to niech i teraz zobaczmy, czy im tutaj, moi drodzy, bo... Ważna rzecz, okej, mieli skalę, tylko oni pewnie... Tu w ogóle widziałem, jest takie fajne, słuchajcie, narzędzie w budowie, darmowe, zobaczcie. Jak usuwanie krzaków, bo tutaj niektóre rzeczy wyglądają jak... Ja na przykład, o, zobaczcie, żeby sobie wyczyścić... Tam, gdzie było rąbane, żeby no krzaki nie zasłaniały na przykład drzew do wycinki. I tak samo z targu możemy sobie wyczyścić te krzaki. Ja na przykład zawsze krzaków nie lubię. Mnie zawsze te krzaki różne denerwują. Wiem, że w farmingu mnie mocno zawsze te krzaki denerwowały. I pierwsze, co robiłem, to je tam mocno usuwałem. Ja lubię mieć, wiecie, porządny teren. Także pola no siłą rzeczy, słuchajcie, przyszły rok, ale nie wiem, czy aż tak są ważne te pola, bo jedzenia, jak widzicie, nam nie brakuje. Bardziej tutaj jest, raczej jest inny kierunek działania nam potrzebny, czyli rozwój, jeszcze raz rozwój. Budowie. Dobra, można kolejny ulepszyć. Coś to tam da, bo oni już będą te podatki płacili. Wiecie, to jest dosyć istotne dla mnie, bo chciałbym, już wam tłumaczę, po co tak się uparłem. No bo wiadomo, że żeby przyspieszyć pracę, i tak późno nam to się trochę niestety zrobiło, chciałbym tutaj w małej stajni, bo to była ta linka, dokupić zwierzę. I myślę, moi drodzy, że jeśli już logistyka, słupek do przywiązywania zwierząt. Jeśli już tak robimy, no to wiadomo, że tych stajni by się trochę przydało. Może nie przy domach, no pewnie tutaj, kurczę. Tu by pasowało, jakbyśmy to nawet potem przebudowali. Tutaj by pasowało przy gospodarstwie. Żeby po prostu były te stajnie i żeby można zwierzęta kupować. Także my będziemy, słuchajcie, podatki zgarniali. A co to, chatę rozebrali? Czy co to się tu stało? To jest tak ta przebudowa wygląda? Wow! No, powiem wam, że to całą chatę rozebrali. Tylko my musimy pewnie jeszcze kamieniem się zająć. I teraz właśnie, bo nie wiem do końca, co my tu jeszcze byśmy potrzebowali. Tam obawiam się, że może coś z żelazem, ale jak ta mapa tu wygląda? Ruda żelaza. No teoretycznie nie jest super daleko. Tutaj jest ten kamień. Nadchodzi zima. No wiem, że nadchodzi zima.
I akurat opał mamy na 10 miesięcy, więc niech sobie nadchodzi. No co zrobimy? Zadowolenie słabe, ale już lepiej. To teraz tak, jeśli nadchodzi zima, to pierwsza moja myśl, dobra, zbudowaliśmy słupek do zwierząt, super. Ale patrzcie, jeszcze są jagody, to ja nie wiem, czy jest sens ten obóz zbieraczy. Czy jest sens, słuchajcie, obóz zbieraczy tutaj niszczyć? Niech nazbierają, tylko mięsa nie mamy, marchewek nie mamy, ale my, kurczę, nie mamy w ogóle mięsa. Ja nie wiem, co z tym obozem myśliwych. Odrodziły się zwierzyny, to wiecie co? Siłą rzeczy... O, akurat na życzenie się rodzina wprowadziła. Pięknie. To żeby tamci te skóry mogli sprzedawać, to... Żeby tamci mogli te skóry sprzedawać, to my musimy tutaj działać, moi drodzy. Dobra, po kolei. Ulepszone? Ulepszone. Są marchewki. I czy ja mogę to teraz zmienić na warsztat? A, jeżeli miałbym deski, to marchewki na warsztat mógłbym zmienić, ale nie mam 4 desek. Okej. Okay. No to jest ważna informacja. To jest, widzowie, ważna informacja, bo ja chcę łuczarski zakład zrobić. Dobra, tu są też deski potrzebne. No dobra, okej, czyli musimy deski zbierać. Nie mamy wyjścia. Co my tu mamy? Czy tutaj się da marchewki? Ale nie chcę marchewek. Nie, nie, nie. Prędzej to ja zamówię. A ile kosztuje ten? Nie tartak. Tu, mała stajnia. 20 kosztuje. Pierwsze co to, słuchajcie, woła kolejnego zamówimy, bo tutaj szybciej będą wiele, wiele prac będzie się szybciej odbywało. Tam gdzieś też to czytałem. O, stragan z jedzeniem kolejny się wybudował. Patrzcie jak ładnie. Tu się coś wybudowało. Co to jest? Stragan z jedzeniem. No dobra, ale jakie tu jest jedzenie? Jajka? Marchewki? A, przywiozła pani dopiero jedzenie. I co to jest za jedzenie? No, ja tu nie widzę za bardzo jedzenia, nie? Widzowie, dajcie znać w komentarzach. Czy co, chyba, że tutaj te jagody są w tych koszykach. Co tu jest za jedzenie? Dobra, są jagody w koszykach chyba na dole. Jak takie fioletowe, to możemy przyjąć, że to są jagody, nie? Ej, ładnie nawet ten kościół tam wygląda, zobaczcie, tak. Tu będą stragany na końcu kościół, no to z drugiej strony alternatywnie zrobimy karczmę. Właśnie, karczmę można by też w sumie wybudować powoli. Wiem, że tam jakieś to szczęście im daje też, a jakby nie patrzeć, tylko musiałbym chyba wtedy tą studnię zburzyć, a to jeszcze zobaczymy. Chyba, że tutaj zobaczymy jeszcze. Gospodarstwo w budowie. No budują i budują, no bo ludzi rąk do pracy brakuje. Kurde. Widzicie, to nie jest takie hop-siup, moi drodzy. A z tymi deskami? O, są już jakieś deski, to czekajcie. Ale nie mogę tego. Opał na targu, czekajcie. Coś tutaj spierdzieliłem. Zobaczmy po kolei. Tutaj chcą marchewki, nie chcę marchewek. Bo moglibyśmy ogólnie marchewki, słuchajcie, zamienić na warsztat, żeby łuki nam robili, tylko oni ulepszają, więc chyba dlatego nie mogę. To jest poziom drugi, ale nie. Jest w trakcie. Kurde. Widzicie, za mało ten. Ta jest na pewno ulepszona. I tu są marchewki. O, widzicie? I tu można. Okej, czyli musi być drugi poziom. Tylko czy ja wiem, czy chciałbym marchewki na łuki? No chciałbym jak najszybciej te łuki jednak. Jak mam być szczery. A jedzenia mam, będziemy mieli drugi rodzaj jedzenia z pola. Czyli jeżeli z pola będzie jedzenie, no to będzie wszystko gites. Czyli rozumiem, drugi poziom musi być, żebyśmy łuki mogli robić. Okej. No to wszystko rozumiem już. Jest to dla mnie przejrzyste. Spoko, bardzo fajnie jest to zrobione. No tutaj nam brakuje niestety, nie? Kłody chyba, drewna czy nie wiem czego. Nie, niespełnione wymagania. Opał na targu, nie mają opału. Dobra.
jakby jakaś rodzina się wprowadziła, bym się nie pogniewał, ale żeby też im pomóc w tej tym prowadzaniu się do naszego miasteczka, do naszej Jukenlandii, to parę domów by trzeba wybudować jeszcze. Poziom wzrósł. No widzowie, brawo ja! Poziom wzrósł. Co ja tu osiągnąłem za sukces? Mamy leśnictwo, podwaja krzaki. Umożliwia zręczne zakładanie pułapek w lesie. Sadownictwo nie, hodowla owiec to nie, ciężki pług. Niektóre by się tu przydały, nie, ale... Wypalanie. Umożliwia kowalom wytwarzanie hełmów. Kurczę, byśmy musieli, żeby się bronić. Tutaj jest pszczelarstwo. Robotnicy zbierają miód. Też niby fajna rzecz. Ale raczej byśmy poszli, słuchajcie, w te mięso, dlatego że nie mamy tam za dużo. W ogóle nam ludzi brakuje, kurczę. I to jest mały problem. Tak, w gospodarstwie na razie go nie musimy. Co my tu mamy? Obóz drwali, rąbiemy i rąbiemy, wióry lecą. Ale wiecie co? Myślę, że tu można zmniejszyć. W tartaku robią deski, które potrzebujemy, więc chwilowo dajmy w tartaku. Bo generalnie kłody drewna aż tak nam się nie spieszy. Do stajni trzeba oczywiście dokupić. Duży skład. Właśnie, żeby gdzieś się nie okazało. A jest gościu w spichlerzu. Okej. Okay. Ej, zima jest. Słuchajcie, listopad. No to teraz już na bank nie będzie jagód. Jeszcze są jagody? 51 jagód jeszcze jest. No to kiedy przerwę im zrobić? Pi. Ciekawe. No dobra, może ja się nie znam na jagodach, nie? Widzowie, może ja się nie znam na jagodach. Ja może tutaj przyspieszę troszkę czas, żeby was tak też nie zamęczać. Ja chciałem pokazać, co zrobiliśmy w tym odcinku, także na chwilkę spauzuję i za chwilkę wam pokażę, jak już te domy się po prostu już wybudują i będziemy jeszcze tam coś działali, moi drodzy. Także jeszcze, drogi widzu, nie uciekaj, jeszcze się za chwilę widzimy. No i moi drodzy, jestem ponownie, bo chcę z wami kupić tego muła, ja właściwie tego nie odróżniam, wiem czym jest kuń, nie no koń oczywiście, widzowie, jaja sobie robię, jak wiecie zawsze moja seria jest też z dystansem, ale słuchajcie, no właśnie chciałem zamówić jednego woła, mam nadzieję, że do dobrej stajni, tak, do dobrej, bo nie wiem co by się stało, jakbym do złej zamówił. Co się zmieniło? Chyba się ktoś wprowadził, jakiś miałem komunikat i to dosłownie zajęło niecałe 10 minut. No i właśnie, zatrudniłem jednego pracownika na stragan z opałem, bo widziałem, że komuś tam bardzo przeszkadza, że nie ma tego straganu z opałem i zwolniłem z jagód, bo już zaczęły maleć. Tu fajnie jest w samouczkach, ja tu pilnowałem, a no bo wiecie, tak jakby intuicyjnie, tak? Mam nadzieję, że tutaj opróżnią, a nie ukradną nam. Jeszcze są jakieś tam jagody, ale jak wyskoczył komunikat, to było napisane, że maleje, a my zresztą, słuchajcie, tych jagód mamy prawie 100, więc ja sobie troszeczkę to delikatnie odpuściłem i myślę, że jest okej. No i co tu, moi drodzy? Jaki stragan dzięki temu nam powstał? Może i dobrze. Jak te marchewki będziemy chcieli przerobić, to pomyślimy. Niech na razie wół jakiś przyjedzie. Ojej, ale nam tu wycięli. Faktycznie woły im są potrzebne, bo przypuszczam, że oni tną to drewno, ale nie... O, tu gościu tnie, przyjrzyjmy się, jak tnie. Ło! Siekierą! I co, będzie następny ciął? Czyli przez to, że woła nie mają, to...
Może mu tu potowarzyszmy, mam nadzieję, że nam drzewo na łeb. Łoi. A czemu tu? Ja nie chciałem tu, chciałem tam. Chciałem do kolesia. Zobaczyć, jak on... Nie, tam jest. Dobra, biegniemy do niego. Śnieg zaczął padać. Naprawdę jest to kapitalnie zrobione. Ja nie wiem, czy... Czy mógłbym cokolwiek tutaj skrytykować? Zresztą pytanie po co? Po co doszukiwać się czegoś na siłę? Ja jestem ostatnią osobą, która by coś krytykowała i to wiecie, że byłem bardzo wytrwały w przypadku badziewnego Hotel Simulatora, ale to chyba jedyne porównanie. No wiem, że nie można tych dwóch gier do siebie porównywać, natomiast myślę, że może trzeba. No bo Hotel Simulator bardzo zbliżony cenowo do... Jako szajs, zbliżony cenowo do właśnie Manor Lorda i... No właśnie, moi drodzy. Chyba nie muszę tutaj komentować, sami wyciągnijcie wnioski. Ta gra jest warta swojej ceny. To już taki City Builder jak City Skylines kosztował naprawdę sporo pieniędzy, który... Ja wiem, że to też nie można porównywać czegoś, co jest w średniowieczu do... No dobra, no może nie powinniśmy. Ja może nie będę porównywał. W każdym razie jestem zachwycony, nie mogę wyjść z zachwytu. Żeby było jasne, nikt mi, kochani, nie zapłacił za to. Ja też z miłą chęcią nagram odcinek z dobrych wiadomości i powiem. Dlaczego? Dlatego, że jestem dumny. Zawsze jestem dumny, jeśli wiem, że Polak potrafi, że Polak coś takiego stworzył. I to Polak, który siedział nad tym 7 lat, żeby to wydać, poświęcając masę czasu, energii, serca. I to serce tu widać i ja jego serce tutaj czuję. Serce włożone w każdy detal, w każdy szczegół. I wiem, że ta seria się dopiero na dobre rozpoczyna. Nawet jeśli popełniam błędy, o których pewnie będziecie mi pisali w komentarzach, bo zapewne ktoś z was już dłużej ma z tym do czynienia. A, dobra, to tutaj się przenieśliśmy jednak do lasu. Okej. Aż mi szkoda kończyć tego odcinka, no ale już do godziny się zbliżamy, a to jest zawsze taki maksymalny czas, jaki sobie zakładam, żeby... Odcinek trwał, aczkolwiek też często biorę pod uwagę, co piszecie w komentarzach, że tak naprawdę odcinek dłuższy jest czasem lepszy, a kto chce, to sobie przesunie. Bardzo tym bardziej mi miło, że wielu z was, naprawdę wiem bardzo często takie komentarze, że słuchacie, robiąc coś w postaci, powiedzmy, podcastu, no to jest mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkie osoby, które tak właśnie uważnie słuchają w postaci podcastu. No, bardzo mi miło. Dlatego też nie chcę za dużo przerywać. O, mamy dużo kłód drewna, więc ja nie jestem do końca przekonany, czy tych, słuchajcie, aż drwali tylu potrzebujemy. Może na chwilę ich w ogóle, słuchajcie, zwolnimy. Spichlerz. No dobra, tu bym nie zwalniał ze spichlerza, bo gościu handluje. Tutaj mamy skład, ale on jest nam potrzebny, żeby to tam się wszystko transportowało, więc to tak już w sumie na stałe. Te zwierzę będzie dostępne za 19 dni. No niestety trwa to, moi drodzy, dużo, długo. No ale dobra, domy trzeba budować. Zobaczmy, przyjrzyjmy się. Poziom pierwszy. Czemu nie możemy drugiego? Czemu oni marudzą, że opał na targu? No to mnie troszkę na przykład dziwi. Tutaj to... No raczej tak nie powiem. Zobaczcie, mamy kilka domków obok siebie. Targ jest jakby na środku. No przecież to nie jest daleko. Czy to jakby rozumiem, że zasięgu nie ma. Dobrze, że chociaż ma... Ale zasięg do studni z wodą mają, więc jakby no nie rozumiem. Opał, jedzenie, ubrania. Zobaczcie, tu im to no kompletnie nie pasuje, nie? Nie sięga im zasięg. Chyba, że nie ma straganu z ubraniami. Może być, że nie ma. Chyba za dużo tych domów naraz ulepszam i przez to oni, słuchajcie, nie gubią się w robocie, a za mało mamy siły roboczej. Ja bym zobaczył, jak to tu wygląda. No kurczę, oni znowu handlują. To właśnie nie chciałbym tych, którzy handlują, że tak powiem, wywalać. O, stragon z ubraniami kolejny. Pięknie.
ale też im zasięgu nie dał. Jedzenie, różnorodne ubrania. No a przecież tu się ubrania wybudowały. Kurczę, mi bardzo zależy, słuchajcie, na tym warsztacie łuczarskim, bo my będziemy zaraz w ciemnym tyłku i musimy zobaczyć jedzenie. Tutaj jest opał. No mamy opał. Uprawy. No do upraw to za chwilę na wiosnę przejdziemy. Materiały rzemieślnicze. Sztabki żelaza pewnie będzie trzeba, słuchajcie, żeby... No bo hełmów nie mamy. O, tutaj jak to nie mamy żadnej broni? Widzowie, my nie mamy żadnej broni. Czekajcie, może trzeba jakiś oddział milicji stworzyć. No nie wiem, wychodzi na to, że my nie mamy. Niedobrze. Budowa ukończona. No dobra, dobra, fajnie. Niech się jakaś rodzina wprowadzi, bo to wszystko spoko, ale jak rodziny nie ma, to tak wiecie. Fajnie było, jakby tu się od razu udało. Opał, ubrania. No nie podoba im się to, widzicie. Nie podoba im się. Tak, coś tam mówi ktoś, że jest coś proste. Ale ładnie, zobaczcie. Ten śnieg. Wielu twórcom gier nie chciało się stworzyć śniegu. Przykład symulatora Eurotrack, którym twórcom no, dopiero się lekko zachciało zrobić jedną specjalną mapę ze śniegiem, ale nie chciało im się śniegu na mapę nanieść. A tutaj zobaczcie. To rewelacja, tam jeszcze jakieś góry w tle. Jakichś najemników, ale no chyba, że słuchajcie, jak się nie będziemy... O Jezu, aż mi się zakręciło. Czekajcie, za co jest minus? Niespełnione wymagania. No okej, okay, no ale ja patrzę na te... Tutaj nie mamy punktów, a tu są jeszcze zarządzenia jakieś. Nie, aprobatę nie, a to dzika, ale tutaj jakieś zarządzenia, ale nie możemy raczej zarządzeń, a produkcja? Nie ma nic, pusto. Pusto, dobra, mamy cztery rodziny chyba. O, te się ulepszają domy. No długo to trwa. Długo, widzowie, to trwa. Strasznie długo. Strasznie długo, moi drodzy, to trwa. Ja się troszkę boję, jak w drugim roku nam ten najazd tych barbarzyńców jakiś tam się pojawi. Co to będzie? Ale wiecie co? Ten stragan to będzie tu ładnie nawet wyglądało. Znaczy, chciałem to zrobić inaczej, ale przez to, że no jednak zdecydowałem się na te pola, no to wiadomo, że... A ciekawe, co by się stało, jakbym tutaj jeszcze pola dobudował, a tutaj gospodarstwo drugie. Tu jest jedno, tu drugie. Tak z ciekawości bym to zobaczył. A to gospodarstwo to tylko, słuchajcie, po to buduję, żeby móc tutaj te marchewki zlikwidować, bo tu miałbym możliwość zrobić warsztat nauki, tylko że jedynym... Ale nie, jedzenie, słuchajcie, to my mamy też mięso. Dobra, sru, raz się żyje. Nie mamy wyjścia, my nie mamy czasu, moi drodzy. My musimy łuki robić. A gdzieś tu ta zwierzyna była. Tutaj chyba nie zwalniałem ludzi, ale skór nie ma w garbarni. Nie wiem, jak to działa tutaj, słuchajcie, w tym obozie. No bo jak widzicie, nic nie polują. Czyli ja musiałbym to bliżej jednak tego... Musiałbym to bliżej. Nie wiem, czy to da się tak tu, słuchajcie. Spróbujmy to przenieść, bo widzę, że polowania idą mizernie. To słuchajcie, spróbujmy to przenieść. Bo może to nie być... Chyba, że da im się... zaznaczałem, gdzie oni mają polować? Niby zaznaczałem, ale... Coś widzę, że to im nic nie daje. Czy to da się przenieść? Przeniesienie. Nie mamy wyjścia. No musimy bliżej to przystawić. No. Warsztaty rzemieślnicze mogą czasem wytwarzać więcej niż jeden towar. Aby wybrać towar do produkcji, przejdź na kartę ogólne. OK. To czekajcie, co tu się stanęło. Nieosłonięte towary. O kurde, tu coś zostało. Jakieś towary zostały. Ja tu nie widzę żadnych towarów.
A zresztą mięso to nie powinno w mrozie, mięso to może zamarznąć, halo. Mięso się mrozi, a zresztą tam jedzie jakiś karawan, to zaraz to zabierze. Czekajcie, ja tutaj budował, o dobra, zrobili obóz, okej. Okay. I tutaj mamy zakład łuczarski. No nie no, do trzeciego, a jeszcze dachówki byśmy potrzebowali na trzeci poziom. Karczmę, no to jest tutaj troszkę bajerów. No kurde, aprobata spada. No trudno, no ale już awansowali. Ja chcę teraz ogólne. Opał uzupełniony, magazyn ogólny, dobra, włócznie. No ale dobra, ja bym chciał wiedzieć, gdzie w tym warsztacie się decyduje, co mamy. Nic tu nie działa. Rozbierz nie, wstrzymanie nie. O! Poziom wzrósł, widzowie. Poziom wzrósł. Zaawansowane skórowanie podwaja ilość mięsa pozyskiwanego przez myśliwych. Wiecie co, obawiam się, że to może nam się przydać, tylko tu mamy jeszcze taką rzecz. Warsztat platerski, czyli jakbym zrobił warsztat i hełmy byśmy mieli. Kurczę, mogłoby nam się to przydać, bo my się szykujemy niestety do ataku i trzeba już by to, słuchajcie, wybudować. Nie wiem, jak my tu stoimy. Łe, no 34 kłody drewna. Gdzie to było? Górnictwo kamieniarskie. To nie. Tu też nie. W mieszkaniach to już mamy. Rolnictwo to tutaj nie było. No musi poczekać ten piec chlebowy na razie. Rzemiosło tutaj. Rudę żelaza nasz, przetwarzają rudę żelaza na sztaby żelaza. Wymaga opału raz w miesiącu. Kuźnia. Okej. Okay. Piec do gliny. Słodownia to jest na browar. Garbarnie budowaliśmy. Warsztat tkacki. Ale nie mamy wełny, to jest bardziej do tego. Fabiarski, jagody na barwniki. Kurde. Dobra, rozumiem. Rolnictwo, rzemiosło, czyli górnictwo musi być. Odkrywka. Rudy żelaza. Okej, okay, czyli... Dobra, 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 to słuchajcie, ta ruda. Nie mamy wyjścia. Ruda, ruda. Ty jesteś ruda, ruda żelaza. Nie mamy wyjścia, moi drodzy. Musimy z tą rudą coś pomyśleć, bo... Bo będzie kiepsko. Musimy pomyśleć z tą rudą żelaza, bo te hełmy nam są, kurcze, potrzebne i to naprawdę się robi nieciekawie, bo zaraz nas pewnie poinformują o ataku. A tu co? Drogi nie ma. Ło, zaśnieżyło tylko. Jak zaśnieżyło, to pikuś, a jak ja... O jery, co ja za drogę tu zbudowałem? Ja pierdziele, widzowie. Nie, no to tak nie można. Co to za droga? Wiecie co? To ja myślę, że zrobimy to inaczej. Ja myślę, że zrobimy to jeszcze inaczej. Bo ta droga to tu ewidentnie nie może być, bo to nie jest żadna droga. Tutaj coś leci jeszcze, a to się akurat by myślę, że nic nie stało, gdybyśmy te drogi tu ze sobą połączyli. I wtedy to byśmy... A już nie wiem, co byśmy połączyli z czym. A już nie. Jukenus Pospolitus sam nie wie, chłop, co robi. Ale teraz chyba wie. To by było już prościej połączyć tak. I to by było prościej połączyć tak. I ten środek usunąć.
Teraz to już powiedzmy, że ma jakiś tam sens. Że tak, to jakaś dziwna kombinacja alpejska, ale dobra, pomijmy te alpejskie kombinacje. Słuchajcie, moi drodzy, nie ma, myślę, co się zastanawiać. Skoro zrobiliśmy odkrywkę, to tutaj by trzeba już zobaczyć w tym, że miośle... No ale właśnie, jeśli to... Nie, no tu chciałem jeszcze domy dać przy kościele. Tutaj jest taka strefa fajna. A może tutaj byśmy sobie to pyknęli? To by było tak... O, może tak tu. Tu? To było... To była kuźnia chyba. Budowaliśmy kuźnię, nie? I teraz... Tylko kuźnię mieliśmy zrobić, tak? Ale tam inaczej to się nazywał, ten budynek. Jest posiadłość, której nie wybudujemy. W sumie kamień byśmy mogli na upartego zrobić. Faktoria. Nie, no na razie faktoria to... Myślę trochę za wcześnie, słuchajcie. Dymarka to jest przetwarzają rudę żelaza na sztaby z żelaza. A, dymarkę jeszcze. Dobra, jak to dymarka dymi, no to... To nie wiem, to tam ją postawmy. Nie mamy wyjścia. Muszą, słuchajcie, budować. Muszą budować, bo my się szybko musimy rozwinąć. Ale to już myślę, że będziemy, moi drodzy, przygotowania. Bo jest takie powiedzenie. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Więc siłą rzeczy ja się liczę z tym, że może dojść do jakiegoś ataku. A niechby i nawet sobie to tak szło krzywo, bo krzywo, ale... Także no nie mamy wyjścia, moi drodzy, nie mamy wyjścia i to już w następnym odcinku będziemy działali. Mam nadzieję, że tutaj nam się ludzie jeszcze jacyś wprowadzą. Mam nadzieję, że nam się... Odkryto obóz rozbójników, no właśnie. Tego się strasznie boję. Przejrzyjmy, co my tu mamy. Mała stajnia, nie mamy jeszcze kasy na kolejnego. A ten jeszcze nie przyjechał? Co jest? A ja... Coś mi tu nie pasuje. Czy tu zamawiałem? 2 na 2. Dobra, tu zamawiałem. A ja konia zamówiłem? Nie. 2 na 2. Dobra. Okej, to stajnie mamy. To do drugiej jeszcze trzeba zamówić. To wiecie co? To teraz tak. Moi drodzy. No myślę, że dziś to... Myślę, że dziś to już będziemy kończyć, bo oni tu strasznie rozgadani. W następnym odcinku będziemy działali dalej. Także drogi widzu, bardzo mi miło, że jesteś. Fajnie, że jesteś. Uśmiechnij się. Jesteś super. No i oczywiście zapraszam cię na następny odcinek. I będzie mi już tradycyjnie bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę cię bardzo, zrób to teraz, aby również nie przegapić odcinków na moim kanale. Także do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.